Co za maszyny, nie? Żeby chłopcy nie uciekli od koszykówki, nie zainteresowali się motoryzacją, bo to by było niedobrze. Koszykówka fajniejsza. Ale na tym pan się nie boi tak jeździć? Na tym? Ja na tym tylko jeżdżę. To jest innego pana motor. Ten wolny motor, to idziemy zobaczyć. Także możecie jeszcze zadawać kolegom pytania. To Kasia. Kasia, tak? A czy... No właśnie tam panowie rozmawiają. To jest motor, który po prostu nie jest Harley'em, jest troszeczkę innym, w innym stylu. Ducati, znacie tą markę? Jaką pani największą prędkość osiągnęła na tym motorze? Największą prędkość jest 160. Ale jest naprawdę ciężko. Już nic nie widać we wstecznych lusterkach, śruby się odkręcają, także naprawdę jest ciężko. Czy jazda motorem może być bezpieczna, bo powiedzonko jest takie w Polsce, że motocykliści to są dawcy organów. Jak pani to sprostuje? Znaczy tak, rzeczywiście motocyklista musi uważać, w sumie musi zwracać uwagę na to, jak on sam jedzie i na innych kierowców. Rzeczywiście bardzo trzeba uważać, ale generalnie ja jeżdżę też samochodem i uważam, że jazda motorowa wcale nie jest niebezpieczna. Zdarzyło się pani na autostradzie być, gdzie był korek i pani sobie tak swobodnie wszystkich wymijała i sobie jechała, jak gdyby nigdy nic. Jest, jak jest ślisko, wtedy motor spadł mi w koszt chyba ze dwa razy. Na szczęście nic się nie stało, ale trzeba bardzo uważać.